Cześć. Dzisiaj przyjechaliśmy do Triclinium, żeby rozprawić się z bliznami. Jest ze mną Aldona i Daniel, którzy mają blizny chyba najpopularniejsze, czyli blizny po ospie i blizny po szczepieniu. No i zobaczcie, jak się z tym problemem rozprawić. Zapraszam. Miałam jakieś 9 lat, to zrobili mi szczepionkę na gruźlicę i skończyło się to tak, jak to wygląda. Ta blizna była dużo większa, ona przez lata się zmniejszyła, ale zawsze mi przeszkadzała i pamiętam, jako dziecko to był dosyć duży kłopot, bo kiedy zakładałam bluzkę z ramionczkami, to zwykle byłam obiektem drwin. Ale po latach się przyzwyczaiłam, ale miło by było, gdyby znikła. To mi przypomina rzeczywiście tatuaż, ale... Z każdym kolejnym jest gorzej. Koniec? Jak? Nie, nie było najgorzej, no. Nie było tatuaże robić, nie takie rzeczy. Tyle, smarujemy to w domku wazeliną czy jakimś kremem, dobra? Żeby to nie było suche przez 4-5 dni. To jest ważne, smarowanie takiej blizny, żeby to się lepiej goiło. A to jest mała powierzchnia, poza nic nie będzie. Następny pacjent, najpierw oglądam. Blizny Daniela są, ja bym powiedział, całkiem nietypowe, szczególnie jak na blizny po ospie, bo zazwyczaj po ospie mamy dziury, a tutaj są blizny, które są wypukłe. Więc to świadczy o tym, że musiał się nieźle drapać w czasie tej ospy, bo inaczej by się taka blizna nie zrobiła. I od razu też chcę powiedzieć, że o ile ze strukturą blizny nie będzie problemu, o tyle z tym białym kolorem zazwyczaj jest kłopot, ponieważ odbarwienie, to znaczy, czyli taka biała blizna, to znaczy, że tam nie ma komórek, które produkują barwnik. I teraz zaświadczenie wiadomo, że z tym jest kłopot. Czyli może one się zregenerują, a może nie. Więc bym powiedział pół na pół. No i po bólu, ale jak to? Umówmy się, że nie był bardzo przyjemny. Trochę bolało, był nieprzyjemny zapach, a poza tym przeżyłem. Rezultaty już widać. Skali od 1 do 10? No, 7. 7? Wyglądało na wyżej. No okej, okay, nie no, przypuszczam, że są bardziej bolesne rzeczy na świecie, więc nie było tak źle aż bardzo. Ale tych blizn po ospie jest wiele, zdecydujesz się na kolejne zabiegi? No na pewno nie wszystkie na raz. Jeśli tak, to stopniowo. No to widzicie, przestroga, jak macie ospę, nie drapać się, dać sobie zagoić spokojnie. Bo takie zabiegi to nie jest wielka przyjemność, ale pan doktor